Kiedy Jezus uzdrawia dzisiaj głuchoniemego, wpierw uzdrawia jego uszy, potem dopiero język. Bo człowiek najpierw musi usłyszeć, żeby móc wypowiedzieć chociażby to, że drugi człowiek naprawdę jest dobry, nie? Że drugi człowiek naprawdę jest piękny. Skoro Bóg go stworzył, to Bóg tak uważa. To jest zdanie Boga. On jest bardzo dobry. My często o sobie złe rzeczy mówimy, nie? Dlaczego moja mowa często jest toksyczna? No nie, bo nie ma Słowa Bożego, nie? Nie mogę dać tego, czego nie posiadam. Więc słuchaj, aby się modlić. I słuchaj, aby też odkryć swoją wartość. A kiedy odkryję swoją wartość, wtedy jestem w stanie ją dać drugiemu człowiekowi.